Koło o polu powierzchni 81pi posiada wycinek o kącie środkowym równym 350 stopni. Ten duży wycinek koła, zaznaczony bladym różowym kolorem, ma kąt środkowy, którego miara to 350 stopni. Kąt środkowy zaznaczony jest na fioletowo, ten kąt prawie pełny. I pytanie brzmi: jakie jest pole powierzchni zaznaczonego wycinka kołowego? Przypomnijmy sobie, że stosunek pola powierzchni wycinka kołowego do pola powierzchni całego koła pole powierzchni koła znamy wynosi 81 pi równy jest stosunkowi miary kąta środkowego, czyli 350 stopni, do miary kąta pełnego, czyli 360 stopni. Pole powierzchni wycinka koła do pola powierzchni całego koła równe jest Mierzę kąta środkowego wycinka koła do miary kąta środkowego całego koła, czyli miary kąta pełnego, 360 stopni. Z takiego równania łatwo wyznaczyć pole powierzchni wycinka. Wystarczy pomnożyć obydwie strony razy 81pi, razy 81pi i po prawej stronie razy 81pi. Po lewej 81 pi się skraca, 350 podzielone przez 360 to to samo co 35 podzielone przez 36, czyli pole powierzchni wycinka kołowego równa się 35 razy, zamiast 81 zapiszę 9 razy 9, będzie za chwilę łatwiej skracać, razy pi, a w mianowniku 36, czyli 9 razy 4. Możemy podzielić teraz licznik i mianownik przez 9 i zostaje 35 razy 9. Żadna z tych liczb nie jest podzielna przez 4, czyli bardziej nie da się tego ułamka uprościć. Pomnóżmy po prostu 35 razy 9. To będzie 350 minus 35, czyli 315. Zgadza się? 30 razy 9 to 270 i 5 razy 9 to 45. Jakby nie mnożyć, wychodzi 315. Razy pi i podzielone przez cztery. Takie jest pole powierzchni zaznaczonego na rysunku wycinka koła.